Z tej strony Lourdes, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Ratchet & Clank Rift Apart. Jak już pamiętacie zapewne, mamy do znalezienia jeszcze 7 luli, by uzyskać kolejny element pancerza. Może zacznijmy od tego, że zobaczymy, jaki dostaliśmy w tym momencie. Są to buty pancerz pustkowi. Kurczę, wyglądają naprawdę fajnie. Obrażenia od dzikich stworzeń zmniejszone o 5%. Mówię Wam, jak tak dalej pójdzie, naprawdę będziemy tutaj praktycznie nieśmiertelni. Fajnie by było. Myślę, że zostaniemy przy tym hełmie. Z tym, że zmienimy oczywiście kolorystykę, żeby nam tutaj bardziej wizualnie pasowało. No tak troszkę powiem Wam, że różnie to kolorystycznie wygląda. Tu trochę żółtego, tu białego, tam czerwonego. Nie, no wygląda to źle. Ustawmy sobie zatem inną kolorystykę. No biały to nie, raczej wolałabym ciemne wizualia kolorystyczne. Tylko że tutaj nie za bardzo mam jakikolwiek manewr, bo ten pancerzyk i tak jest biały w środku. Zobaczmy te buciki. Dobra, myślę, że tak powinno to jakoś w miarę lepiej troszeczkę wyglądać. Jest ok. No to zacznijmy. No od tego chyba, nie? Jest tutaj najbliżej. Tak aż podejrzanie blisko. Nie chciałbym się dołować, ale pancerz na dół. No dobra, wychodzi na to, że pierwszy nie jest najgorszy. Zawsze się zastanawiałam, jakie tajemnice skrywają te lule. Myślę, że rozsądnie byłoby odsłuchiwać wszystkie od razu po kolei. Chociaż w sumie nie. Zróbmy tak, że będziemy je odsłuchiwać na końcu. Tak, żeby... Oj, patrzcie, tutaj... Tu jest jeden u góry. Czyli pytanie za 100 punktów. Kurczę, z której to rampy było można się dostać na tego? Jak to było? Tutaj z góry przeskakuje tylko na tego... z jednej wyspy na drugą. W sumie powinna być możliwość, żeby wskoczyć na niego raz jeszcze. Zapewne jest i myślę, że znając życie, zapewne niedługo się o tym przekonamy. Z tym, że też trochę bez sensu byłoby musieć wskoczyć na niego jakieś 5 razy, żeby zdobyć wszystkie. No ale o tym się zapewne przekonamy w niedalekiej przyszłości. No to faktycznie, troszkę ich tutaj jest. Kurde, dziabnie mnie czy nie zdąży? Dobra, najpierw trzeba rozwalić te tutaj. Dobra. Ło! Tego się nie spodziewałam. Dobra. No to chyba wszyscy. Chyba, że tutaj znowu też będzie na przykład taka sytuacja jak na poprzedniej planecie.
gdzie nie mogliśmy zerwać wszystkich kwiatków, dopiero tak po prostu sobie w pewnym momencie twórcy gry stwierdzili, że poinformują nas o tym, że nasz Triceratopso Pterodaktyl ma umiejętność strzelania i wtedy na luzie możemy sobie ogarnąć pozostałe kwiatki. Tak więc na razie nie będę się jakoś potężnie przejmować tym, że nie mogę tam dosięgnąć. Tylko skupię się na tych, które są w zasięgu ręki. A jeżeli okaże się, że jednak jest trochę inaczej, no to zaczniemy się wtedy dopiero martwić. Patrzcie, tu są jakieś guziczki. O kurde! Wow! Widzieliście to? Ale... Ożeż, patrzcie, to te pierścienie nas tak potrafią też przenieść. No to nieźle. O kurcze. Ale prawie spadliśmy, nie? Dobrze, że gra nas zatrzymała. Fart życia, to trzeba przyznać. Stąd w sumie widzę, jak mogłabym się tam poprzedostawać. Z tym, że... Szkoda, że tam nie mogę do góry doskoczyć, co? Tak się tutaj rozglądam. No bo jakoś na pewno będzie można się dostać tam na górę. No na razie nawet nie widzę możliwości, żeby tam doskoczyć, więc myślę, że tu jest jakiś głębszy plan. Dobra, no to ja chyba w tym momencie mogę stąd zejść. Na niego w żaden sposób nie wskoczę. Tak sobie pomyślałam, że w sumie w Horizonie był taki motyw, że po wejściu na wysoki punkt było można wskoczyć na żyrafa. Ale to nie ta gra. Chociaż mechanika często bywa podobna w niektórych sytuacjach, więc... Okej, tu mamy trochę skrzynek. Kurde, raczej takie tutaj piękne piruety potrafisz tworzyć. Okej. No dobra, tutaj mamy kolejne. Więcej widzę, że nie ma. Elegancko. O nie, muszyska. Dobra, to chyba wszystko. Wspaniale, weźmy kolejną. 6 na 7. Ale ja z tego co widzę, to tu jeszcze jest ich sporo. 2, 4, 6. Jeszcze 6 zostało. Więc teraz pytanie, czy tutaj... No ciekawe. Tam chyba na samej górze jeszcze jest możliwość. O kurde, jak tam się dostać? Tu po tych grzybach? Od której strony na pewno jest wejście? Przynajmniej fajnie by było, gdyby było. Nie, to chyba będzie kolejny. Chociaż tutaj, patrzcie, po tych grzybkach jakby wskoczyć. Z tej strony chyba średnio.
Dobra. Tu wygląda, jakby po tych grzybach się dało. Ale tu też mieliśmy... Patrzcie, no. Co mi to dało? Nic w sumie. Czy z tej strony... Raczej średnio mi się uda tu przeskoczyć. Zestrzelmy je, co by nam potem problemów nie robiły. Elegancko. Tutaj może... w ten sposób. A po te śrubki to sobie jeszcze zejdziemy na spokojnie. Czyli tak, tędy wątpię, żebym doskoczyła. Tutaj mamy grzybka nie bez powodu, który raczej powinien pozwolić nam doskoczyć. Tylko pytanie. Tam u góry jest możliwość. Kurde, no, dobra. Patrzcie. Świetnie. Dobra, czyli tutaj nam się udało wskoczyć. Świątynie 7 na 7. No i liczę teraz na jakąś nową umiejętność, która pozwoli mi latać na tej planecie. Bo z tego co widzę, to jeszcze sporo przed nami. Ej, no co ty, leć. Fenomenalne są te buty. No już mogłeś wskoczyć. Co słychać, kochanie? Brat Lombax znów się spisał. Oto przegenialny pancerz na dubów, który pasuje do tego na nogi. Jedyne, czego ci teraz brakuje, to idealnego hełmu. Jeśli zbierzesz pozostałe lule, będzie twój. Jakaś podpowiedź? Na przykład, jak je zebrać, albo do nich dosięgnąć. No dobra, no zdobądźmy na razie te, które się da. Zobaczmy ten pancerzyk. Bo wygląda całkiem spoko. Tylko oczywiście kolorystyka taka. Wydaje mi się być ciekawsza. No powiem wam, że wyglądamy naprawdę konkretnie. Może w pierwszej kolejności sobie odsłuchajmy. Drugi wymiar zrobiony. Nie jest tak kolorowy jak ten pierwszy, ale stworzenia były w nim znacznie dziwniejsze. Ich ciała składały się z różnych starych szczątków, ale mogły się rozpadać i nadal żyć. Niesamowite. Teraz żałuję, że nie poprosiłem Kaidena o więcej czasu. Chciałbym poznać historię tych wszystkich wymiarów. Trzeci wymiar to były sześciany. Bardzo inteligentne sześciany. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Może to, że chyba muszę przestać nagrywać te opisy, bo wymiarów jest bez liku, a ja mogłem sporządzić 32 mapy, odkąd zacząłem gadać. Na razie. Dobre wieści? Nieźle mi idzie z mapami. Złe wieści? Chyba nie dość dobrze, bo Kaidan właśnie kazał mi się pośpieszyć. Nie powiedział dlaczego, ale wydawał się zestresowany. Pośpieszyć się. Dobrze, że skończyłem z tymi nagraniami. Zaraz, przecież teraz nagrywam. Wiem, że miałem dać sobie spokój z tymi nagraniami, ale niekiedy udaje mi się znaleźć trochę czasu, bo jestem genialny. Wymiar 31x7. Niezbyt różni się od naszego, ale były tam takie stworzenia. Jedno strzelało z broni palnej, obracając się co parę sekund, a drugie wisiało mu na ramieniu i komentowało wszystko na żywo. Miałem straszną ochotę im potowarzyszyć. Okej, okay. Czyli tak, to były wszystkie nagrania. No to teraz idziemy po ten... Wiarę, że znalazłeś niemal
Wolałabym wszystkie, mimo wszystko. Co by nie było. A co to tak tam śmiesznie u góry wygląda? Ciekawe, czy mogę tu wskoczyć. Ło! Dobra, towarzystwo. To ja, pan Grzybek, Purarb. Skręcić tę imprezę. A nie. Ta niunia tutaj nam nic nie robi. Okej. Okay. Niech tak zatem będzie. Tu jest wejście. O, patrzcie, tu mamy rarytanium, więcej tych śmiesznych ludków. I sporo guzików do ponaciskania. Wystarczy zabawy na dziś. Dobra, żeby dostać się do rarytanium, to muszę ponaciskać te guziczki. Chodźmy zatem na sam początek, żeby zobaczyć, ile ich w ogóle jest. Okej, dobra, czyli tak, tu mamy pierwszy. Kliknęłam go, dobra. Okej. Fenomenalnie. Trzy sztuki rarytanium są nasze. Patrzcie, tutaj mamy z kolei, dobra, nie widać tego na mapie, ale tam jest przejście. Teraz zastanawia mnie, czy tutaj jest możliwość przeskoczenia, bo jeżeli tak, to by się bardzo fajnie składało, bo chciałabym otworzyć tamtą kieszeń. Ale co by nie było, to jeszcze się tutaj porozglądam, ponieważ jak widzicie u góry, jest znowu jakiś pierścień. Co to takie śmieszne? Te kolumny różnią się od innych, ale nie wiem, co powinniśmy zrobić. Może w nie strzelę? Okej. Popatrzcie. Jest rozwiązaniem. Kto by pomyślał? Jednak trzeba mieć oczy dookoła głowy. Okej, 8 na 12. No to tak, tutaj mamy skrzynki. O! O kurde, no nie. Gonić śrubkę. Nie wierzę w to, nie wierzę w to. Kurde. Czajcie ten motyw? To sobie ją pogonimy. Ale co najważniejsze, to ja na razie tutaj mam parę rzeczy do ogarnięcia jeszcze. Ale faktycznie, dobra. Wiemy, że tam gdzieś będzie śrubka do znalezienia. W sensie do dogonienia raczej. Sobie tylko oblukam, czy coś jeszcze jest. Nie. No a mnie interesuje to... Dobra, ja tu nie wejdę. Jak się tam na górę dostać?
Tutaj gdzieś powinien być jeden lul schowany. O! Niu nie. Kolejny poziom wielostrzału. Elegancko. Świetnie. 9/12. No to widać, że na mapie są jeszcze 3. Patrzcie, tu kurczę jest. Tak mnie tutaj zastanawia, jakby się tam przedostać. Tylko tutaj no ta sytuacja jest dosyć jasna, tak, że musimy przeskoczyć, co by nie było. Tylko tutaj nie widzę nigdzie motywu, żeby się rozpędzić. Ale się czai. No co za śrubka, nie? Czajcie ten motyw. Ej, Niunie, wy tutaj się przesuńcie. Bo ja to bym się chciała tutaj konkretnie rozpędzić, ale nie widzę żadnej tutaj... żadnego motywu z przyspieszeniem. A szkoda. Zastanawiam się, jak tam doskoczyć. Dobra, no popróbujemy, tak? Kto? Dobra, tak sobie stanę. Rozpędźmy się. Na fulla. Dobra, mamy to. O nie, ja za tym to tak nie będę tam skakać od prawej do lewej. To zapomnijcie. Musimy to przyczaić, jak będzie tutaj na miejscu. Dobra. Otwórzmy kieszeń. Czyli wystarczy nie spaść. Banał! Możesz, kurczę. Dobra. Sporo tych platform. Okej, tu będzie lewo, prawo, lewo. Boże, prawo, lewo, prawo. O kurde. Dobra, udało się. Ło, oj, 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 bez takich mi tutaj. Poważnie, aż tak. Poważnie. Ożeż kurde. To może być ciężkie. Szczególnie, że tam musimy jeszcze w pewnym momencie się chwycić. Dobra, spróbujmy. Wow. Dobra, były emocje. I to nie byle jakie. No gotowe. Przyznam, że było fajnie. Oczywiście, o ile katastrofa wymiarowa może być fajna. Buty Lombax Gwardzista. No to konkretnie wam powiem, trzeba przyznać. W tych szczelinach naprawdę czasami trzeba się wykazać nie lada umiejętnościami.
Dobra, to teraz tutaj sobie na skróty przejdziemy. Okej. Czyli tak, tutaj kieszonka ukończona, śrubeczka sobie lata, a mnie interesuje, jak się dostać teraz do tych dwóch, a raczej trzech luli. Zwiedzę sobie tutaj troszkę, bo widzę, że tam u góry było przejście. Kurde, ale to było blisko. Dobra, poczekam, aż sobie wróci. Tak nie ogarnęłam, o co z tym chodziło, myślałam, że to jakaś platforma. Okej, no tutaj byliśmy. Już. Więc zobaczmy, jak ta śrubeczka tam będzie się sobie teraz krążyć. Żeby się co tutaj ładnie na nią przyczaić. Tam nie będę nic widzieć przez te skały. Gdzie ona powędrowała? Dobra, od drugiej strony sobie leci. Fajnie by było ją tutaj tak z przyczajki wziąć. Nawet słyszę, jak leci. Mam nadzieję, że ma taką stałą trasę, żeby było można ją przyczaić. A nie, że zaraz sobie zmieni na przykład drogę, bo ja tutaj stoję w tym miejscu. No elo. Mówiłam, że nie będę cię gonić. Patrzcie, widzicie? Cwaniara, no. Wiedziałam, że będzie uciekać. A jednak cię gonię. Dobra. Czegoś nie robi dla złotych śrubek, co? Tu cię mam. Ho, no tu. Dziękuję ślicznie. Kolejna złota śrubka. Bardzo się cieszę z tego powodu. Okej, no to tak. Tu został nam kolejny lul. Fajnie byłoby go sobie namierzyć. Co ciekawe, dalej lecimy nie skacząc, niż jakbyśmy skakali. Kurde, tutaj gdzieś powinnam zejść na dół. Patrzcie. Tu jest. Z tym, że jakoś tak troszkę... O kurde, tu trzeba guziczki ponaciskać. Weszłam nie od tej strony, co trzeba. Patrzcie. Dobra, guziczek. Nice. Świetnie. 10/12. Tutaj jeszcze jest jeden.
Z tego co widzę, musimy się przedostać tym mostem. Choć już tu raz byliśmy. Jak się dostać na to pięterko? Czyżby tu było jakieś tajne przejście? Dokładnie. Jedenaście na dwanaście. No dobra, no to wychodzi na to, że został jeszcze tylko jeden cwaniaczek. Kurczę, no. No mam nadzieję, że... Nie, bardzo nie chciałabym tam jeszcze raz przychodzić tego. Więc ja sobie pozwolę tutaj wrócić. Tylko chciałam zobaczyć, czy można to raz jeszcze odpalić, więc... Mnie interesuje. Ten jeden, jedyny lul. Łożesz, kurczę. Się rozpędziłam. Który znajduje się tutaj na samym środku. Orzesz! O kurde, ale się zagapiłam. Jesus. Tak się patrzyłam tutaj na tę rampę i tak mnie trochę... Kurczę, ej! Czemu ja nie ogarnęłam, że przecież mogę z tego skorzystać? Tylko pamiętaj, nie naciskaj. Skoku to dolecisz. Patrzcie. Fenomenalnie. Dokładnie tak. Znalazłeś je wszystkie. No, no, zapraszam do mnie. Będzie pan zadowolony. Łatwo nie było, ale czegoś się nie robi dla co? No hejka. Ja nie wiem co. Właśnie pomogłeś ocalić historię Lombaxów dla przyszłych pokoleń. W imieniu braci dziękuję ci. To dla mnie zaszczyt. Bracie. Wow! Ale fenomenalnie się prezentuje. Chyba najładniejszy hełm, jaki uzyskaliśmy. Patrzcie. Weźmy sobie jeszcze tylko kolorek, zmieńmy. Wow! Naprawdę klawo. Pancerz pustkowi. Wygląda naprawdę konkretnie. Warto było, to muszę przyznać. Przy okazji jeszcze... A, bo nam się tam jeszcze jedne buty udało uzyskać w szczelinie. Ale co mnie tutaj bardziej interesowało? No najlepsze jest to, że udało nam się zebrać wszystkie te lule. Chciałabym jeszcze przy okazji odsłuchać pozostałe nagrania. Jestem bliski sporządzenia mapy ostatniego wymiaru.
więc jutro mam zamiar spać godzinę dłużej. Bo skończyłem! Ha! Sporządziłem mapy wszystkich istniejących wymiarów! Juhu! Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć minę Kaidena, kiedy dam mu mapy. I powiem, że wkrótce znów odwiedzę te wymiary. Tyle jeszcze mogę się dowiedzieć! Dowiedziałem się, dlaczego Kaiden był taki zestresowany. Dzieje się coś niedobrego. Musimy ukryć jak najwięcej lombaksów. Prawdopodobnie moja praca nad mapami miała służyć znalezieniu idealnego wymiaru, w którym moglibyśmy się ukryć, także mam nadzieję, że niczego nie schrzaniłem. To moje ostatnie nagranie. Jeśli tego słuchasz, to znaczy, że nie udało ci się dotrzeć z nami do nowego wymiaru. Bardzo mi przykro. Staramy się teraz ściągnąć wszystkich, ale nasza rasa jest rozproszona po tylu wymiarach, że to nie jest pożegnanie. Zostawiłem kopię mojej mapy wymiarów w archiwach i zaznaczyłem, dokąd się udaliśmy. Żałuję, że nie mogłem zostawić ci też wymiaromatu, ale cóż, jestem tylko jeden. Mam nadzieję, że do nas trafisz. Jeśli ci się uda, odszukaj mnie. Jestem Max i chętnie poznam twoją historię. Okej. No dobrze, moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!